pomysł spędzania czasu mamy z córką jest czymś, o czym ja usłyszałam od naszych przyjaciół. Jest to piękny zwyczaj, który polega na tym, że mama, coś nam hasanki hałasują, że mama wybiera się ze swoją jedną córeczką. Jak jest ich więcej, to trzeba sobie podzielić ten czas. Na przykład właśnie co kilka dni z inną lub co tydzień z inną. Czas taki wspólny na to, żeby razem pobyć, żeby sobie porozmawiać, żeby po prostu poprzytulać się, posiedzieć sobie gdzieś w jakiejś miłej atmosferze lub iść na spacer, lub sobie coś razem poczytać, poprzytulane do siebie, lub po prostu poczesać sobie fryzury. Zależy od tego, ile ta córeczka ma lat. Wybrać się do kawiarni, do teatru, gdzie ktoś lubi. Można też porozmawiać o różnych problemach. Bo właśnie spędzi sobie czas przytulając się, albo gdzieś pojechać. Co jest przyjemne w takim czasie być z mamą, Emisiu? Chodź z drugiej strony. Najprzyjemniejsze jest dla mnie to, że mam taki czas tylko ja sama z mamą, a nie ma innego rodzeństwa i mogę o wszystkim powiedzieć, co mnie jakoś trafi. Chcemy razem zachwycać się przyrodą, przewalonymi drzewami, ptaszkami, które śpiewają, i ciszą. Po prostu być sobie razem. Ciszy przyrody, żeby mieć wspólne wspomnienia na przyszłość. Tak sobie razem kroczymy po zapadającym się śniegu albo w lecie po łące z kwiatami. Żeby budować relacje z dziećmi, potrzeba naprawdę dużego wysiłku. Żeby to była relacja budowana świadomie, wymaga poświęcenia czasu i przemyślenia. W jaki sposób, jak, gdzie, kiedy. Nie tylko przy okazji. Podając posiłki, czy spędzając czas tak po prostu. Też się tego uczę. Dla mnie było to nowością o tyle, że wcześniej po prostu mieliśmy taki wyznaczony czas 15-20 minut codziennie z każdym dzieckiem indywidualnie gdzieś tam w pokoju czy w ogrodzie. O tyle takie wyjście tylko właśnie z tym jednym dzieckiem, pojechanie sobie gdzieś razem było czymś nowym i takim wyzwaniem, żeby o tym pamiętać i tego się trzymać. Kiedy ma się malutkie dziecko, jeszcze jedno jakieś, to tym bardziej wymaga to wysiłku od mamy. Ale przecież jak jest tata czy babcia, może popilnować. I nie musi to być wyjazd na pół dnia, może to być wyjście na godzinkę. Lodowe ciało, patrz. Piękne. Lód. Ale śliczny. Idziemy zjeżdżać na sankach. Już biegnę. Życzę wam, drogie mamy, cokolwiek robicie w życiu, ilekolwiek macie dzieci, abyście spędzały czas ze swoimi dziećmi, ze swoimi córeczkami, ze swoimi synkami. Czas jeden na jeden. Czy to raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie. Jest to coś wspaniałego. Poznajemy nasze dzieci od strony, być może, której byśmy ich nie poznały, ponieważ dzieci będąc przy wszystkich, przy na przykład pozostałym rodzeństwie, nie otworzyłyby się z niektórymi swoimi sprawami. Bardzo wam to polecam gorąco, w te zimne dni zwłaszcza.